No myślę, że trzeba robić wszystko, żeby przekonać młodych czytelników do tego, że książki są atrakcyjniejsze od gier komputerowych i cyfrowego świata i że warto czytać. No i jesteśmy w miejscu i wśród ludzi, którzy starają się to robić, bo festiwal w Opolu, na który jestem po raz kolejny z wielką przyjemnością, młody, ale prężnie się rozwijający, jest taką okazją, żeby wszystkich młodych ludzi zachęcić do czytania książek. Co było dla Pana najistotniejsze w tym spotkaniu tutaj z tymi młodymi czytelnikami? Żeby co im przekazać? Przede wszystkim to jestem zawsze zdziwiony skalą popularności tego mojego cukierka, książki, która powstała zupełnie przez przypadek. Bo ja ją napisałem dla mojego syna, dzisiaj już człowieka dorosłego, 23-letniego. Po to, żeby go zachęcić do pisania. Ja w życiu nie myślałem, do czytania, przepraszam, ja w życiu nie myślałem, żeby dopisał książki, ale jakoś tak się los poukładał. Zawsze o tym marzyłem, natomiast uważałem, że nie będzie mi dane. Udało się. Dzisiaj pisanie książki to nie tylko moja wielka miłość, hobby i sposób na realizację, ale też praca po prostu. A co mnie zaskakuje, to, że dzieciaki chcą czytać i że trzeba im po prostu stworzyć jakąś alternatywę dla tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby takie imprezy, takie wydarzenia, tacy ludzie przyjeżdżali, jak dzisiaj będą goście. Ja nie mówię o sobie oczywiście, tylko o innych kolegach po piórze, bo wielkie nazwiska przecież, jak czytamy program. Ale to też jest ważne, żeby czytelnicy zobaczyli, że pisarz to taki sam człowiek jak oni, że ma dwie ręce, dwie nogi, głowę i z tej głowy czasami coś wychodzi. Ja uważam, że najważniejszą umiejętnością dla pisarza jest umiejętność uważnego słuchania i rozglądania się wokół siebie. Dzisiaj już dość mocno zapomniana umiejętność. Ja nie mówię tylko o pisarzach, ale o wszystkich. Wszyscy jakoś przestajemy słuchać i obserwować, a sami staramy się, w czym nam trochę technologia pomaga. Dobra rada dla tych, którzy sami chcą, bo też zawsze namawiam do tego wszystkich czytelników i wszystkich tych, którzy mówią, że kochają książki, żeby spróbowali. Nie jest książkę wydać łatwo. To od razu trzeba sobie też powiedzieć, żeby łyżkę dziegciu do tej beczki z miodem wsadzić, ale warto próbować. Wiele osób próbuje, wielu się osobom udaje, mnie się udało. Ja też jestem prostym, zwykłym chłopakiem ze Żwakowa. Żwaków to dla wszystkich słuchaczy i oglądających, wyjaśniam, jest dzielnica Tychów, mojego rodzinnego miasta, kiedyś mała wioseczka, więc jeśli mi się udało, to wam też się uda. Trudno nie zapytać pisarza, co czyta pisarz, co czytał i co będzie czytał? Ja czytam właściwie wszystko, co mi wpadnie w ręce. Uwielbiam książki historyczne, uwielbiam powieści, staram się trzymać rękę na pulsie i czytać wszystko to, co się ukazuje. Bardzo lubię biografie słynnych ludzi. Bardzo lubię powieści science fiction, to już od czasów wcześniejszych, ale nie tylko. Nie gardzę dobrą poezją, nie gardzę dobrym kryminałem. No to jest jak z pytaniem o ulubione danie. No. Jeśli ktoś mi mówi, że całe życie uwielbia jeść kotlety schabowe i nie próbuje niczego innego, no ja też lubię kotlety schabowe, ale też lubię spróbować czegoś innego, więc dokładnie tak samo jest z literaturą. Trzeba mieć szerokie horyzonty, trzeba czytać książki, które nawet nam się teoretycznie wydają, że nie są zgodne z naszymi przekonaniami, żeby sobie wyrobić zdanie chociażby na temat tego, co mówią inni o książkach. Ostatnia przeczytana książka i następna, która leży na półce do przeczytania? No ja czytam w tej chwili taką potężną cegłę Dana Jonesa, Świt Królestw. To jest książka takiego słynnego brytyjskiego historyka, który dotyczy wieków średnich, średniowiecza i ona trochę tłumaczy, jak się nasza cywilizacja rodziła, jak powstawała. To czytam, mam jeszcze trochę do przeczytania, zostało mi. Chcę wrócić do Bobkowskiego na przykład, taki słynny przedwojenny polski, powojenny pisarz, jego szkice piórkiem, genialny to zawsze. No, ale też chyba sobie odświeżę Kubusia Puchatka, bo zawsze jak mnie pytają, jaka jest moja absolutnie ukochana książka na całym świecie, to odpowiadam bez chwili wahania, że Kubuś Puchatek. W ogóle nie uważam, że to jest książka dla dzieci, bo to jest książka dla wszystkich. Moja żona trochę złośliwie twierdzi, że ja tak uwielbiam Kubusia Puchatka, dlatego że ja się identyfikuję z głównym bohaterem. Mały rozumek i małe co nieco, ale to jest trochę krzywdząca opinia. Ja uwielbiam Kubusia Puchatka za głęboką filozofię, jaka jest w tych książkach zawarta. Bo Kubuś Puchatek mówi nam, co jest w życiu ważne, jak być dobrym misiem, jak być dobrym człowiekiem, jak się z kimś przyjaźnić, jak o kogoś dbać, jak się cieszyć małymi rzeczami w życiu, jak się nie przejmować głupotami, nie przejmujcie się głupotami. I w ogóle każde możliwe z wielkich filozoficznych pytań, jakie sobie człowiek zadaje od zarania dziejów, znajdziecie na to pytanie odpowiedź w Kubusiu Puchatku. Także serdecznie zachęcam. Genialna książka, kocham.